Kukowa 1, Salon Adidas Football, Redbox, kolejny sezon, stary program, nowy sezon, kafe Redbox, tym razem o hali. Jesteśmy po pierwszym weekendzie halowym. Jakie pierwsze spostrzeżenia? Może no, na razie się nie wgłębiaj w szczegóły, bo będziemy o nich szczegółowo każdy mecz relacjonować. Jaki był ten pierwszy weekend na hali przy ulicy Spółdzielczości 21 w Katowicach-Piotrowicach? No przede wszystkim wszyscy odetchnęli z ulgą, bo patrząc za okno w sobotę spadł śnieg i to dość spory i wszyscy z ulgą odetchnęli, że to już jest po trawie, że trawa jest zakończona. Zdążyliśmy idealnie, bo w czwartek, no i to był najlepszy czas, żeby wejść na halę. A powiem szczerze, widać po wszystkich chyba zespołach, a prawie wszystkie się zaprezentowały już w ten weekend, że wszyscy z wielką ochotą i z taką tęsknotą za halą, że wreszcie można pobiegać w cieple troszeczkę, a nie w śniegu, w deszczu i na tej hali. Bardzo fajny zresztą, tak jak wszyscy wiedzą, bo to już jest trzeci sezon halowy na tej hali, sprawdzić się na tle innych przeciwników. Nie zamknęliśmy jeszcze zgłoszeń. Ile mamy na chwilę obecną? Dzisiaj jest poniedziałek, nakręcimy ten program w poniedziałek, wy to będziecie oglądać w kolejnym dniu. I na ile na chwilę obecną, czyli na poniedziałek 9 grudnia, ile mamy drużyn? Czy lista jest zakończona, czy jeszcze czekamy? Jak to wygląda? No w Ekstraliga, tak jak w zeszłym roku, 8 zespołów. Zespoły grają mecz i rewanż, czyli 14 spotkań. W pierwszej lidze w tej chwili jest 14 zespołów. I lista oczywiście nie jest zamknięta. No, ja mam nadzieję, że tą 15 uzbieramy. Już mam telefony z zapytaniami, także może 15, może będzie więcej. Ja wcale nikomu drogi do zmagań ligowych nie zamykam. I jak będziemy grali w tej pierwszej lidze, wiadomo, no jest 14 zespołów, 13 spotkań. Takie nowum. Do Ekstraligi w tym roku awansują 4 drużyny i w przyszłym roku już będzie Ekstraliga 10-zespołowa. Także no jest o co walczyć. No wszystko wskazuje na to, że nasze apele o tym, że jeżeli ktoś ma kilka osób, żeby się z nami skontaktować, my skontaktujemy z inną osobą, która ma kilku i klu zawodników, że z tego można stworzyć jedną nową drużynę tylko na sezon halowy, czy może nawet na dłużej niż na jeden sezon halowy, przynosi skutek, no bo prawdopodobnie jest duża szansa, że uda nam się właśnie takim sposobem tą 15 drużynę zorganizować. Wszystko jest teraz na telefonach, na łączach. Chłopaki się próbują dogadać. No dzwonią do mnie, dzwonią, także to jest miłe, że przychodzą, że się pytają, proszą o pomoc, skontaktowanie się. Wiadomo, że teraz tej młodzieży jest jakby mniej w tym naszym kraju. Notabene i co za tym idzie, piłkarzy też, także no pomagamy sobie wszyscy, bo rozgrywki się podobają, ta i hala, i gdzieś tam te wszystkie starania, które my czynimy, żeby było coraz fajniej, coraz lepiej. Przynoszą skutek i co widać, bo w tym roku już jest 4 drużyny więcej na tą chwilę, także liga rośnie w siłę. Alan Kamikadze, pierwszy mecz nowego sezonu i od razu mecz bez historii. 3 hat-triki, Adrian Stopniewski, poza tym twój syn, Sebastian oraz Marek Koćwin. Po hat-triku wszyscy trzej. Kamikadze bez szans na otwarcie. No tak się mecz ułożył, że szybciuteńko Alan do przerwy 4-0, także tak jak mówisz, mecz bez historii. Ja dodam tylko, że czwartego hat-tricka w końcówce dołożył Kamil Filipek, który dla Kamikadze strzelił 3 bramki, także no śmiało można powiedzieć, że to mecz hat-tricków. To się chyba rzadko zdarza, 4 hat-triki w jednym spotkaniu i wynik 9-3. Tym bardziej na hali. Niegalaktyczni WSD, 2-4, WSD wygrywa, do przerwy prowadził 2-0. Było już 4-0. Między innymi 2 gole weterana WSD, Tomasza Masternaka. No w końcówce niegalaktycznie troszeczkę zaczęli łapać kontakt. Nie był to mimo wszystko aż tak jednostronny mecz jak Alana, gdyż pomimo tego, że WSD prowadziło tam 3 asysty Daniela Kowalskiego, no niegalaktyczni pokazują, a zaraz potwierdzimy to kolejnym ich meczem, że naprawdę nie był to przypadek chyba, że awansowali w tym roku. No niegalaktyczni, przypomnijmy sobie, w zeszłym roku fatalnie zaczęły sezon. Kilka meczy bez punktu, same porażki. No w tym roku to jest taka sama drużyna jak w zeszłym mniej więcej, czyli połączenie niegalaktycznych, strawy z Marmozetą Pigmejską. Tutaj Krzysztof Szymała ulokował się w bramce. Nawet sprzęt zakupił specjalnie na ten sezon. I powiem szczerze, że bardzo fajnie wyglądał w tej bramce. Może to nie jest, nie wiem, szczęsny albo ktoś w tym stylu, ale bardzo fajnie gra. Tutaj też wrócimy do niego w tym kolejnym ich meczu.
Na mecz WSD, no WSD, ekstraligowiec z trawy, bardzo fajnie, on ma tej młodzieży teraz, tam ma kto gonić, biegać za tą piłeczką i fajnie rozgrywać, a jak widać w końcówce niegalaktyczni doszlusowali troszeczkę, dwie brameczki, bardzo żywotnego Kamila Fusa, bardzo szybki zawodnik, fajny i no nie wiem, co by się działo, jakby ten mecz jeszcze chwilkę trwał, to myślę, że wynik mógłby być zgoła inny, także pomimo porażki ja bym chciał tu pochwalić niegalaktycznych. No a WSD to pokazuje to, co umiem od dawna, także każdy ich zna. Najwięcej bramek w ogóle w oba dni, sobota, niedziela, padło w starciu. Tyskie Browary Książęce, Artkam, 7-9 wygrał Artkam. Był to nieudany powrót do drużyny z Tychów Twardowskiego, Rafała Twardowskiego. Strzelił 4 gole, dograł 2 piłki, no niestety miał udział przy 6 bramach, przy bramkach, ale no, nie udało się niestety choćby punktu urwać tym młodym chłopakom Artura Wojciechowskiego, który notabene w dalszym ciągu jeszcze poza grą. Artur Wojciechowski jest poza grą, ale on dalej próbuje tą swoją młodzież. Bardzo wybiegany zespół, bardzo fajnie grający. Widać, że to jest młodzież, która trenuje, bo oni grają piłką, jeszcze raz piłką. No i udało im się ograć Tyskie. Natomiast Tyskie, no praktycznie no w sobotę o dwóch zawodników można wspomnieć z Tyskiego. To jest właśnie wspomniany Rafał Twardowski, który zagrał naprawdę fajne spotkanie. No i nie dziwię mu się, że schodził niesamowicie zły, bo strzeli 4 bramki, tak jak wspomniałeś, 2 asysty, czyli udział przy 6 bramkach, schodzić jako pokonany, no to ja też bym był zły. Próbował doszlusować do niego Janusz Małek, kapitan, zawsze ambitny, zawsze bardzo, bardzo jakiś też żywotny, no ale to było za mało, żeby pokonać młodzież Artkamu. Ta młodzież w niedzielę mierzyła się z WSD. WSD i Artkam wygrały swoje pierwsze mecze, tak jak wspominaliśmy. I w tym drugim meczu niedzielnym lepszy jednak WSD. Kowalski, hat-trick. No, brakło chyba trochę jednak może kondycji, może jednak obeznania z tą halą, bo mimo że pierwszy mecz właśnie, tak jak wspominałeś, z Tyskimi Artkam wygrał, to jednak w niedzielę był dużo słabszy od WSD. No nie, dzisiaj wszyscy wiedzą, że tak młodzi chłopcy jak grają w Artkamie, to jest huśtawka, to tak huśtawka nastrojów, huśtawka formy. W sobotę wieczorem bardzo fajny mecz, a w niedzielę rano też się mecz źle ułożył, bo tam chyba była trzecia minuta, było z 3-0, także to już dla takich młodych chłopaków stracić tak szybko pierwsze bramki, to potem ciężko naprawdę się odbudować, także no chwała im za to, że walczyli do końca i nie skończyło się 8-1, a 8-4, bo to też o czymś świadczy, że ambicje mają. No i proponowałbym się nie martwić jedną porażką, bo te pewnie będą jeszcze niejednokrotnie, natomiast widać, że ta drużyna cały czas jest w progresie, gdzieś tam gra coraz lepiej i coraz bardziej się zgrywa i może być groźna dla każdego. Ostatni mecz ekstraligowców, Kamikadze Niegalaktyczni 2-5, mimo że Kamikadze prowadziło 2-1 do przerwy, była to druga porażka w weekend właśnie tej drużyny Kamikadze. Niemniej z tej pierwszej połowy nie pamiętamy tego, że Kamikadze prowadziło 2-1, a bramka właśnie Krzysztofa Szymały, bramkarza niegalaktyczny. No tak się mecz rozpoczął dziwnie, bo Szymała wyrzucił piłkę i złapał ją bramkarz Kamikadze i nie wiedzieć czemu tak złapał, że ją wrzucił sobie właściwie do swojej bramki i to tak niefortunnie się zaczęło. Co prawda Szczerbiński wyrównał, ale jeszcze w pierwszej połowie Masiewicz po asyście Grychtoła strzelił na 2-1, a druga połowa to już duża przewaga niegalaktycznych. Bardzo fajną partię zagrał Michał Grychto, on tam rządził, dzielił, sam dwie bardzo fajne bramki, jedna prawie z połowy boiska, no i to właściwie jemu można w dużej mierze oddać to, że niegalaktyczni wygrali 5-2. Tabela, WSD na pierwszym miejscu, 6 punktów Alan, niegalaktyczni, nie grają jeszcze Bonito i SM Górnik Kokociniec, nie rozegrali jeszcze swoich pierwszych meczów. Jak myślisz, jak, no znamy te drużyny z trawy, mówię o Bonito i Kokocińcu, jak oni będą wyglądać na tle tych najsilniejszych, wydaje się, po tej pierwszej kolejce, teoretycznie, przynajmniej na chwilę obecną, WSD, Alana czy niegalaktycznych? No Kokociniec, wiadomo, stary skład, notabene Kokociniec był i to już na pierwszym meczu Alana, ten trzon zespołu Heidi i jego koledzy byli pooglądać Alana, także to ja przypomnę, że to będzie taki fajny pojedynek, można powiedzieć, zawodników Przemszy-Siewierz i to są na pewno faworyci tych rozgrywek. Bonito Murcki, doszły mnie słuchy, że wzmocniło się troszeczkę zawodnikami z Juloko. Także to takie połączenie, myślę, że bardzo fajne i to może okazać się taka mieszanka wybuchowa, która może zamieszać w tej ekstralidze. Przejdźmy do pierwszych lig, nie pierwszych lig, jednej pierwszej ligi. No tutaj mamy zdecydowanie więcej meczy, ponieważ tylko FC Szacun Pap nie rozegrał
żadnego meczu. Chcieli tak, czy tak po prostu wyszło z terminarza? Tam bramkarz ma kontuzję, coś z ręką, ręka w szynie czy coś. No, bardzo mnie prosili, to jest ich jedyny bramkarz. No, oczywiście trudno nie dołożyć się do prośby i im pomóż, także dlatego nie grali w ten weekend. Cała reszta, nawet ci najnowsi zgłoszeni, bo ja przypomnę ścisłe krycie, bardzo fajnie, że ta drużyna wróciła, rok czasu sobie zrobili przerwy, ja wczoraj z nimi rozmawiałem, mówili, że jednak bez Redboxa jest bardzo nudno i te weekendy, no, bardzo się im dłużyły w zeszłym roku i z wielką ochotą wrócili w troszkę zmienionym składzie. Ja chciałem powiedzieć, że oni się zgłosili praktycznie w piątek wieczorem, a w niedzielę już rozegrali mecz z KTG, który przegrali 9-2, zacznijmy może od końca. KTG ścisłe krycie 9-2, właśnie nieudany powrót do naszej ligi, tej drużyny, o której wspomniałeś, o ścisłym kryciu. Natomiast KTG troszeczkę przemeblowali ten skład. Doszedł do nich Michał Krajewski, który grał w siódemce Katowice, strzelił dwie bramki w tym meczu. No KTG wydaje się, że będzie jednym z głównych faworytów walki o tą pierwszą trójkę, która awansuje, ma medale, albo czwarte miejsce. A Michał Krajewski i Dawid Świniarski przeszli z siódemki. Tam ktoś tam odpadł z tego składu KTG i powiem szczerze, że ja nawet rozmawiałem z kapitanem ścisłego krycia po meczu z Mateuszem Handel i mówię mu, nie załamujcie się, bo ja widzę tutaj w KTG, upatruję naprawdę faworyta tych pierwszoligowych zmagań, bo bardzo fajny, młody, wybiegany, szybki zespół, dobrze grający technicznie, piłką, no... Tam nie wiem, czy znajdą swojego pogromcę w pierwszej lidze. Może takim będzie Kape Brynów, który na pierwszy rzut w sobotę zmierzył się z Izbą Komorniczą. Absolutny debiutant, jeden z kilku w tym sezonie. Izba Komornicza, nieudany debiut Izby, aż 9-1 Kape Brynów. No troszeczkę Paweł Hankus namieszał ze składem, tam widziałem kilka nowych twarzy. Myślę, że jeżeli będą chodzić, bo pamiętajmy, jaki był największy problem Brynowian w zeszłej zimy. No, nie chodzili na mecze, grali jednego zmian na zmianę bez zmian. No, nie można walczyć o najwyższe miejsca, mając takie problemy kadrowe. No, ten pierwszy mecz wypadał okazale, tam kilku zawodników na zmianę. Izba również w dosyć dużym zestawieniu osobowym, no ale nie miała żadnych szans z Brynowem. To znaczy, wracając do Pawła Hankusa, to przede wszystkim raz, że w składzie troszeczkę pomieszał in plus, a chyba sam też popracował troszeczkę przez tą jesień, bo ja nie pamiętam, żebym w zeszłym roku hat-tricki strzelał na hali, a tu pierwszy mecz, pierwszy hat-trick, także gratulujemy bardzo. Natomiast Izba Komornicza to jest to, co myśmy mówili bardzo często jesienią, że ktoś z boku patrzy na Ekstraligę, tu w tym wypadku mówimy o pierwszej lidze, ale ktoś patrzy z boku, a to, co tu jest za poziom, to my sobie spokojnie damy radę. Potem przychodzi mecz ligowy i taki mały ząg jest, bo co tu się dzieje, także ja myślę, że to był takie typowe zapłacenie frycowego przez Izbę Komorniczą, oni troszkę pooglądali wcześniej, pooglądali później te mecze i tak pomalutku zaczną rozumieć, o co tu chodzi i to ja myślę, że to te wyniki nie będą z nimi takie jednostronne i mecze i że coś tam ugrają. Drugi debiutant wypadł dużo lepiej od Izby Komorniczej, chociaż początek miał bardzo ciężki, bo przegrywał z RR Projekt na początku drugiej połowy już 2-0. No RR Projekt, starzy wyjadacze, grają we wszystkich sezonach, zawsze jesień, wiosna, zima. Prowadzili właśnie z drużyną Investi Bauen 2-0. Prezentowali się lepiej, prowadzili grę. Widać ewidentnie tym chłopakom Investi Bauen potrzebowali czasu, żeby się zaadoptować do gry. Może się na początku troszeczkę przestraszyli przeciwnika. Jak złapali o co chodzi, strzeli jedną, drugą bramkę, no to już poszło z górki. Tak poszło z górki, że wygrali ostatecznie ten mecz 3-2 po bramce dosłownie w ostatnich sekundach meczu. Paweł Krawiec strzelił tą bramkę. No może Inwest powalczy z KTG? Jeszcze pogra kilka meczy, to już w ogóle załapie, o co chodzi tu u nas na hali. No starzy wyjadacze, powiedziałeś RR Projekt Manhattan, ten mecz przegrali jak nowicjusze, bo prowadząc 2-0 i mając praktycznie przeciwnika na widelcu, powinni spokojnie ten mecz dociągnąć do końca, a tu jedna bramka, druga, trzecia stracona z rzutu wolnego, dosłownie 5 sekund, niecałe nawet, 5-4 sekundy ta piłka wpadła do siatki. No nie wiem, czy to można, no pewnie troszkę pecha, ale tak jak mówisz, ci zawodnicy, którzy mają w tym Redboxie rozegranych kilkaset meczy, nie powinni takich bramek tracić. Zwłaszcza z nowicjuszem, który tak jak wspomniałeś, no zaczął ten mecz dość bojaźliwie, dość ostrożnie, no ale z minuty na minutę zaczęło się coś dziać. No i szczęśliwym trafem
i bardzo szczęśliwie, tak jak wspomniałem, wygrali. Chwała im za to, 3 punkty i tu chyba masz rację, że ten zespół będzie się z meczu na mecz rozkręcał i może sprawić jakąś miłą niespodziankę. Dodam tylko, że zespół ten ma chyba najdalej ze wszystkich, bo tam cały skład praktycznie jest psar, a więc dość kawałek mają na te mecze także. No, udanie zaczęli. Przepraszam, jeszcze dodać, że ja jak tu ten przykład pokazuje, te 30 km to nie jest wcale taka duża odległość, żeby można przyjechać, także my zapraszamy też wszystkich gdzieś tam z Zagłębia i z Będzina, z Sosnowca. Zapraszamy do udziału w naszej lidze, gdzie raczej są drużyny z Katowic. I... Mat Częstochowa kiedyś w Częstochowy jeździł. Udanie... Parę sezonów. Udanie sezon zaczęły Czerwone Byki, które fantastycznie zagrały na jesień. Tam no, o włos przegrali złoty medal z Normą Katowice w drugiej lidze. Mieli zdecydowanie najlepszą obronę z wszystkich zespołów w katowickim Redboxie jesiennym. I co? I wygrali z Rockwellem 3-2. Powrót Tomasza Galusa do drużyny, również transfer świetny, moim zdaniem to będzie transfer na przyszłe tygodnie. Arek Mrugała ze Sens Silesii, to jest taki typowy zawodnik, idealny do zmagań na hale. Myślę, że to będzie taki czynnik X, faktor X Czerwonych Byków w walce. No na pewno chcą powtórzyć sukces z jesieni i również tutaj na hali powalczyć o coś wyżej niż tylko środek tabeli. No oczywiście, bo podejrzewam, że to będzie walka o najwyższe cele i to jeden z kandydatów, który może zamknąć drogę do mistrzostwa KTG. Ja tu po raz kolejny chciałbym Doriana Zachary Jasiewicza pochwalić, bo to właśnie dzięki niemu ten zespół chyba istnieje i nie dość, że Dorian bardzo fajnie gra, ja tu chciałem zaznaczyć, że on otwarł wynik tego spotkania. To jeszcze potrafi tymi chłopakami tak można powiedzieć twardą ręką porządzić, bo znamy Czerwone Byki z tego, że oni sobie lubią porozmawiać, lubią troszeczkę ponarzekać, natomiast Dorian się wziął w garść i postanowił to ukrócić troszeczkę w tym zespole i po tym meczu też miał sporo pretensji do kolegów, że za mało gry, a za dużo mówienia. Jak to się zmieni proporcje, to pewnie te wyniki też nie będą 3-2, a może 8-2 czy 9-2. A Mrugała tam się wkomponuje, to myślę, że tak, Mrugała na pewno będzie dużym wzmocnieniem, bo przecież to zawodnik jest znakomity. No powiem szczerze, że w tym meczu mało go było widać i nie wiem, czy to wpływ tego, że wśród nowych kolegów się nie umiał za bardzo odnaleźć, czy już sam nie wiem co, ale to jest na pewno duże wzmocnienie. W niedzielę rano zadebiutował kolejny zespół, Sports Pub. No, Rafał Szenowski, kapitan tego zespołu, bardzo dobrze znany nam, lata przegrane u nas w Redboxie, w Kamikadze. Postanowił zrobić swoją drużynę, tam kilku zawodników ściągnął właśnie z Kamikadze i w pierwszym meczu zmierzyli się z Yellow Submarine, które wraca, na hali grało, na trawie nie grali, teraz wracają na halę, no wiadomo, tam świetny duet napastników, Mielnicki, Mejka, to są zawodnicy, którzy najprawdopodobniej, jak wszystko dobrze się poukłada i dobrze będą Yellowsi wyglądać, to będą walczyć o koronę króla strzelców. Pamiętamy taki sezon, kiedy między sobą praktycznie rozstrzygali w ostatnim meczu, który będzie królem strzelców, wtedy został Łukasz Mielnicki królem strzelców, strzelił 2 gole, było 3-3, ale Michał Pluta w przewadze w 38 minucie zapewnił zwycięstwo drużynie Sports Pub, pierwsze tego dnia, o kolejnym powiemy za chwilę. No, nad Yellow Submarine wygrać zawsze dobrze. No ja bym tu potwierdził oczywiście twoje słowa, że siła Yellow to zależy, siła jest w Łukaszach Mielnickim, Mejce, bo ta dwójka jak gra, to gra cały zespół, jak oni mają słabszy dzień, czy nie daj Boże ich nie ma, to już w ogóle nie ma Yellowsów. Natomiast w Sports Pubie wyróżniłbym właśnie Michała Pluty, który bardzo walecznie zagrał i w obydwóch spotkaniach niedzielnych bardzo mi się podobał. Natomiast myślę, że jakbym miał obstawiać najlepszego zawodnika przez cały weekend i to nie tylko w pierwszej lidze, ale i w ekstralidze, bardzo wyróżnił się Paweł Różycki w Sports Pubie. Znakomity zawodnik, naprawdę, ja nie wiem, czy taką formę będzie przez cały sezon miał, ale te 2 mecze zagrał kapitalnie. Bardzo, bardzo taki duży zawodnik w obronie, czytał zagrania przeciwników idealnie, sam potrafi wyprowadzić kontrę, sam potrafił strzelić z dystansu, zresztą kilka bramek też zdobył. Naprawdę to jest jego, no jak cały Sports Pub, pierwszy sezon. Jeżeli taką formę on utrzyma, to Sports Pub będzie groźny. Mi tak trochę przypomina Rafała Twardowskiego z Browarów, również tak i w obronie, i w ataku. No,
To jest takie na hali diaboliczne połączenie zawodnika, który potrafi i z tyłu, i z przodu. Tak, fryzury te same, tylko że Różycki jest głowę wyższy i to jest ta różnica. Zobaczymy, może spotkają się w Ekstralidze. Drugi mecz zaraz tego samego dnia. RR Projekt Manhattan właśnie grał ze Sports Pubem. Sports Pub miał jeden mecz przerwy, tam był mecz ekstraligowy. I potem na ich drodze stanął RR Projekt, który dzień wcześniej, jak wspominaliśmy, przegrał w ostatnich sekundach meczu Invest i Bauen. Tutaj tylko do przerwy mecz był wyrównany, 1-1. Jak Sports Pub strzelił tam na 2-1, 3-1, to już poszło z górki, 5-2 ostatecznie Sports Pub. Myśleliśmy, zastanawialiśmy się, że może być taki problem, że będą jakieś problemy kondycyjne, gdyż, no mówmy się, był to ich drugi mecz, a na tle RR to wyglądali, jakby to RR grał drugi mecz. Znaczy, no nie było widać tego, że oni grali jeden mecz, natomiast ja bym aż tak nie mówił, że to był taki jednostronny pojedynek czy coś, bo RR bardzo fajnie grał 1-1 do przerwy, no ale jak się traci po zmianie stron dwie bramki w osłabieniu, bo jeden z zawodników Sports Pubu dostał... Grając przewadze. Tak, dostał żółtą kartkę i grając 3-4 zdobyli dwie bramki. No to no cóż tu dodać, no chyba tylko to, że porażka na własne życzenie. Tak się... Druga już w tym weekend, nie? Tak, RR zamyka tabelę wspólnie z Izbą Komorniczą i Ścisłym Kryciem i z Rockwell, które również przegrało drugi mecz tego weekendu. No nie spodziewałem się, że tak to się wszystko ułoży. Dlaczego? Dlaczego przegrali z Sigmą 5-0? No, stara bolączka Rockwellu. No, przychodzą na mecz bez zmian, 4 w polu plus bramkarz. Do tego mają pecha, bo Kamil Najdu w pierwszej połowie, już gdzieś około tam 12-13 minuty, kontuzja, musiał zejść. No grając 3-4, no to się nie da wygrać, także to i tak ja myślę, że to jest taki dość skromny wynik i to raczej można pochwalić Rockwell za to, że przegrali tylko 0-5 w takim składzie. No, na hali jeden gracz mniej przez całą jedną połowę, to już jest ogromny dyskomfort. Galen Allboys, bardzo wyrównany mecz. Pochwaliłeś bramkarza Allboysów, a nie pochwaliłeś Jacka Dziedzica. Na trawie było troszeczkę odwrotnie. Pamiętamy mecze, kiedy to Dziedzic wygrywał seriami, strzelając bramki dla Allboysów mecze, a bramkarz tej drużyny był no, tym najsłabszym ogniwem. Tutaj się wszystko odwróciło o 180 stopni. I co? I wygrali z Galenem, który jest wzmocniony Dawidem Dulnym i Wojtkiem Jarosem z SN Progress. Allboysów doszedł Karol Jakubczyk z Vision Express, strzelił dwie bramki notabene. No i co? I co? I Allboys... Jeszcze jak się Dziedzic aktywuje, to może oni też doskoczą do tej czołowej grupy zespołów, które będą walczyć o medale. Dodam do tego to, że to był chyba najszybszy mecz w miniony weekend, a na pewno już w niedzielę. Drugą, bardzo fajny występ tego nowego nabytku Jakubczyka. Bardzo fajny występ kapitana Allboys, który otworzył wynik do przerwy 1-0. Allboysi prowadzili po bramce Sebastiana Cukiera. Bardzo fajny mecz Kislera, który strzelił oczywiście swoją bramkę i oczywiście tak jak zawsze po indywidualnej, bardzo szybkiej akcji i strzale z dystansu. Dodam też, że bardzo fajnie bronił bramkarz Galenu, który notabene na co dzień gra w polu Maciej Waliczek. Bardzo fajny występ i to on chyba uchronił Galenu od większej porażki. Także no... Ale najlepszy na boisku i tak bramkarz Allboys. Zaznaczyłeś sobie go w kółko do szóstej kolejki i bez wątpienia. Zdecydowanie w tej pierwszej lidze się zaprezentował najlepiej, ale tu właśnie tą drogą chciałem też Macieja pochwalić, bo też tam czynił cuda, a w końcu nie jest bramkarzem na co dzień, także można go tylko pochwalić. Natomiast Allboys wspomniany Karol Jakubczyk to nowy nabytek, natomiast mówiłeś o... Przypomnij mi teraz. Jacek Dziedzic. No, na wale meczu mi umkło to nazwisko. Jacek Dziedzic no, był niewidoczny. Nie wiem, czy ta hala, znaczy hala jak hala, bo każde są takie same, troszeczkę za mało miejsca jakby miał. Musi chyba troszeczkę się przyzwyczaić do innego grania. Hala jak hala, bo każde są takie same, troszeczkę za mało miejsca jakby miał. Musi chyba troszeczkę się przyzwyczaić do innego grania, bo wiemy wszyscy, że on jest bardzo szybki i ciężki do upilnowania na rapidzie, na trawie. Natomiast tutaj jakby mu troszeczkę miejsca brakowało, chyba on się musi troszeczkę przestawić. I będzie na pewno tak mocnym punktem drużyny, jak był jesienią. Wspomniałeś o kapitanie zespołu, Sebastianie Cukierze. Mi się rzuciło w oczy to, że zarówno właśnie Sebastian Cukier, jak i kilku innych kapitanów drużyn przychodzi pomimo tego, że nie grają, bo na przykład Allboysi nie grali w sobotę, a Cukier był obecny prawie przez cały dzień, podglądał przeciwników, czynił notatki, widziałem.
coś tam dzwonił do kolegów, opowiadał, jak to będą te mecze mogły wyglądać przeciwko takim drużynom. No, mówiłeś o Kokocińcu, który przychodzi i podgląda. Scouting po prostu do granic możliwości tutaj wykorzystywany. No ale czemu nie, skoro jest taka fajna hala i trybuny, można siąść, napić się czegoś dobrego. No napić to raczej nie, bo na hali to można pić wodę mineralną Redbox Aqua, którą my rozdajemy. Natomiast no faktycznie bardzo dużo kibiców. Sam byłem zaskoczony, bo już w sobotę o 15 była prawie że pełna hala. I to zapełniona nie tylko tymi, którzy grali po pierwszym meczu zawodnikami innych drużyn, ale tak jak ja wspomniałem, tak jak ty wspomniałeś, no Kokociniec, praktycznie pół drużyny siedziało na trybunach, który w ogóle nie grał w ten weekend. Siedziały rodziny, bardzo dużo widać dziewczyn, żon, kobiet, dzieci, no bardzo fajnie. Myśmy mówili już w zeszłym roku, mówiliśmy w tym roku, że nie to, że jest fajna hala, jest fajnie położona, jest blisko, zewsząd, można dojść, dojechać, w środku osiedla, także ta liga na pewno budzi emocje i jakieś takie pozytywne. Dlatego dużo ludzi zapraszamy oczywiście, bo jest co oglądać, jak sami widzicie, bramek pada dużo, te mecze są naprawdę ciekawe, fajne. Cóż dodać, no, czekamy na tą 15 drużynę i na kolejny weekend. Dodam, że jutro... Dzisiaj jest poniedziałek, we wtorek po południu na pewno się ukaże terminarz do końca roku i najprawdopodobniej na pierwszy weekend stycznia, który gramy. Myśmy się zastanawiali, czy grać ten 4-5 stycznia, bo 6 to jest poniedziałek, święto, długi weekend, ale większość drużyn powiedziała mi, że święta 2 tygodnie to już jest za długo i oni bardzo chcą grać, także będziemy grać na pewno. Chciałem cię o to spytać, ale już powiedziałeś wszystko, co miałem ci do zaproponowania. To by było na tyle, wyczerpaliśmy wszystkie tematy. Widzimy się za tydzień. Pewnie z Bukowej, no bo teraz zimno, to raczej nie będziemy w plenerze nagrywać, chociaż może zobaczymy gdzieś pod żyrafą, może zobaczymy. Może na sanki się wybierzemy pod pomnik powstańców, to jest takie popularne miejsce dla dzieciaków, także możemy też troszeczkę sobie lat ujmiemy i na sankach gdzieś spędzimy jakiś program. Weźmiesz swoją córę, pozjeżdżamy z nią wspólnie. Andrzej Rostropowicz, Adam Komin, Cafe Redbox, widzimy się za tydzień. Do widzenia.